Siema wszystkim, tu Michał. No to sobie ponarzekam dzisiaj. Tylko pamiętajcie, to są najgorsze filmy z tych, które widziałem, a wiadomo, że wiele ominąłem. Przecież nie da się obejrzeć wszystkich filmów, szczególnie w kategorii najgorsze, bo tutaj można by sięgać coraz dalej i dalej w czeluści piekieł. Także nacielajcie, to raczej top 5 beznadziejnych filmów wśród blockbusterów. Numer 5. Ghostbusters. Nie wiem, czemu powiedziałem to z takim podnieceniem, ponieważ kultowa saga została tutaj wręcz zbezczeszczona i nie mogę tego darować. Ten film nie jest całkowitym dnem, ale po prostu pudłuje na każdej linii. Kontrowersyjny wybór kobiet to po prostu klapa. Ale nie dlatego, że są kobietami, a my, straszni, seksiści mężczyźni, nie możemy tego znieść. Tylko dlatego, że na te bohaterki nie ma tak naprawdę pomysłu. No, żarty są beznadziejne, w ogóle nie trafiają. Fabuła idiotyczna. Film momentami po prostu jest żałosny. Nie ma w nim nic, co pół roku po seansie bym tak naprawdę pamiętał na plus. Tragiczny, czarny charakter. I postać Hemswortha, który tutaj Thor robi z siebie debila. Holy shit, porażka. Numer 4. Independence Day. Tak, Dzień Niepodległości. Nie spodziewałem się wiele po tym filmie. Wszyscy wiemy, że jest to taki podburzający blockbuster i dokładnie tego chciałem. Filmu rozrywkowego, który będzie miał ręce i nogi, że będę mógł sobie spokojnie w tym kinie zerzeć popcorn. Niestety nawet tego nie ma. Bohaterowie to zbierani na pięknych dzieci Hollywoodu bez większych umiejętności aktorskich. Sceny walki mają syndrom, im więcej gówna na ekranie, tym lepiej. A fabuła to po prostu gniot z kilkoma tak kiczowatymi momentami, że pamiętam, że w trakcie oglądania uczyłem się przewracać oczami jednocześnie z marszeniem czoła. I tak samo jak temu filmowi, mi też nie wyszło. Numer 3 to film, który u nas wyszedł dopiero w roku 2017, w styczniu, ale ja liczę go jako rok 2016, bo wtedy miał premierę światową. Assassin's Creed. Dopiero co robiłem recenzję, także tutaj powiem bardzo krótko. Porażka na całej linii, skok na hajs fanów gier. Fabuła jest tak fatalna, że fantastyczni skądinąd aktorzy wypadają tutaj po prostu blado, wyglądają jak ludzie, którzy nie wiedzą, co tam robią. Scenariusz jest kretyński, ogląda się to po prostu jak zepsuty, odgrzewany kotlet i jedyne, co w tym filmie tak naprawdę miało ogromny potencjał i momentami mi się podobało, to sceny w przeszłości. Też nagminnie psute przez przeskoki kamery do teraźniejszości, o czym mówiłem w mojej recenzji, także obejrzyjcie, może bym się nie musiał denerwować po... Dobra, Assassin's Creed to po prostu zmarnowany potencjał. Next! Numer 2. O kurde, powiem wam tak, niewiele z tego filmu pamiętam, poza tym, że wyszedłem z kina po prostu obrażony. Iluzja 2. Now You See Me Too. Taka szmira, taki podziwie, jakiego dawno nie widziałem. Cały koncept jest po prostu błazenadą. No bo pseudo-magiczne sztuczki w pseudo-fajny sposób. Które są ewidentnie zrobione za pomocą, wiecie, że kamera czegoś nie pokazała, albo te trudniejsze nawet nie są wyjaśnione. Totalna porażka. Uwaga, sztuczka na poziomie iluzji 2. Da-da-da-da, oto jest jakiś tam sobie ręcznik, prawda? Teraz sprawię, że on zniknie. Uuu, abrakadabra. Abrakadabra. A? Wszystkie zawiłe zaskoczenia w filmie są po prostu debilne. Oczywiście w każdej scenie trzeba zakwestionować logikę wydarzeń pokazanych na ekranie. Innymi słowy, ten film zawodzi po prostu na każdej linii. Także... Now You See Me Too, betonowe buty do Wisły i Sikalafu. Next! Drum rolls, please! Gods of Egypt, bogowie Egiptu. I powiem wam, że jest to mój ulubiony film z tej listy, którego myślę, że kiedyś na pewno wrócę. Film, którego na kanale nie recenzowałem, ponieważ nadabiałem go dopiero co i nie byłem na premierze oryginalnej z rok temu. I powiem wam, że jest to mój ulubiony film z tej listy, aczkolwiek to dzieło by się bardziej nadawało do mojej serii filmowa klasa B, gdzie mam póki co w tej serii dopiero jeden filmik, który koniecznie obejrzycie, jeśli nie oglądaliście filmowa klasa B, a drugi jest już w przygotowaniu, także myślę, że niedługo będzie w internecie. No i jak obszajcie ten pierwszy, to zrozumiecie, że Gods of Egypt po prostu pasuje do tej serii idealnie, ponieważ jest to wysokobudżetowy film, gdzie czytałem, że mieli ponad 100 milionów dolarów budżetu. Mają znanych aktorów, niektórych nawet na topie, jak Jamie Lannister z Gry o Tron. I to jest efekt. Ten film.
całość po prostu wychodzi jak w parodii. Naprawdę, śmiałem się i dobrze bawiłem przez cały film, ale z zupełnie innych powodów niż twórcy by chcieli. Ponieważ w momentach, w których miało być coś poważnie albo tak epicko, jest po prostu zabawnie, a gdy był powiedziany jakiś dowcip, wtedy jest strasznie żałośnie. Bo to w ogóle miała być chyba taka epicka historia, gdzie człowiek i Bóg, czasy egipskie, właśnie te ich wierzenia, współpracują i podrążają jak w jakiejś grze komputerowej przez kolejne magiczne, epickie przygody. Tymczasem w pierwszym akcie filmu, oglądając te początkowe sceny, no zastanawiałem się, czy to jest na serio? Jakbym mógł zadać temu filmowi pytanie, to bym powiedział: jesteś satyrą? Czy to są jaja, czy serio? No naprawdę zaczyna się to oglądać jak kabaret, coś jak jakiś wstęp do Misji Kleopatry 2. CGI w tym filmie jest momentami tak tragiczne, że po prostu człowiek nie może powstrzymać śmiechu. No te sceny, jak na przykład ktoś na czymś tam leci czy jedzie i mamy takie typowe tło wstawione chamsko, jak w filmach lat 60. XVII wieku. Aktorzy! Oni sami nie wiedzą, co tam robią, no przecież to są po prostu jaja. Jak zobaczycie, jak oni tu grają, no to po prostu... Nie wiem, od czego to zacząć, no. Wiecie, że tu nawet nie ma żadnego egipskiego aktora? W filmie o starożytnym Egipcie, podsumowując, ten film zawodzi po prostu na każdej linii, ale na szczęście bawi widza tym, jak bardzo niekompetentnie jest stworzony. Czyli typowy przykład klasy B, gdzie jest fajnie, ale z zupełnie innych powodów niż twórcy filmu chcieli. I tym miłym akcentem kończę moją listę i czekam na wasze. Oczywiście, tak jak mówiłem, można znaleźć 1000 gorszych filmów niż te, które wymieniłem. Także po prostu napiszcie, co wam się nie podobało. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o filmach.